Coś przyjechało znowu. Rozładowywuj. No i syn, to syn, tachaj. O, tak. Tak się pomaga w tym ogrodzie. O. Po co mi ta ziemia? Ostatni mój transport w tym roku. Ziemia mi po to, żeby było czym obsypać korzenie w szklarni. No. Tylko gdzie to zwalić, żono? Gdzie będzie to leżało? Tu? Dobra, mam pole. Później się ten... Masz? No, patrz teraz. Ucz się kręcić i bez stabilizacji, ale już nie może latać, tak wiesz, nie? Kamera. Dobra, nagrywaj to szybciej. Ziemia z dziadem. O, taka. Pokaż tu, pan, dziad. Na próżno wam szukać w internetach. Nie ma tej ziemi. Ona jest. No i szyby połamane. Znowu potukłem coś. Niedobrze. O, jak śmierdzi. I ciepło, kurde. Ale ziemia się przyda. Jeszcze trochę trzeba dokupić. Litrów pokaż tu ładnie. Jeszcze 80 nie miałem. Zawsze to trochę więcej. Na dużo starczy. Tak. Dziękuję za pomoc. Jest szur. Szczególnie mojej żonie dziękuję za pomoc. Ona jest. A ty w ciąży jesteś czy coś? Ja też nie mogę. Pokaż. No, musimy jechać, coś wam pokażę. Przespałem się 1,5 godziny. Co się stało z brugmansją? Objawy brugmansji, która nie ma wody. Wyglądają tak. No, taki flak. Ale wrócę za godzinę pół. I ten flak myślę, że już nadrobi. Także cięcie. I za jakiś czas zobaczycie, jak to się podniosło. I minęło ponad godzina. Liście się podniosły. Brugmansia to można powiedzieć, że jest dobra w reinkarnacji. No może głupie słowo. Ale szybko po prostu po podlaniu nabiera pięknych kształciochów. Wali cytryną. No. Czekam, aż ta potrójna zakwitnie. Ciekawe, czy zdąży w tym roku. Na razie nie widać nawet pąków kwiatowych. Muszę to wszystko jeszcze podlać dzisiaj i spakować te 3 bananki. Jadą w inne miejsce, niech se rosną. No, podlewam. Chyba to nic nie da, wyjście teraz na ogród, bo już jest ciemno. Ciemno, ciemno, ale słychać jak ciśnie moja podlewaczka. Tak więc film taki o bylodniczym. Nie miałem co nakręcić. Znaczy się spałem po południu. Że tak powiem, ogóraz tam. Na razie się wstrzymał z produkcją, a nie, czekajcie. Obarwałem mu trochę liści na dole. Coś tu się tworzy. O, 2 ogóreczki. Nie jest tak źle. Papaja mnie przerasta. Kurde. Cały czas myślę, co tu wymyśleć na zimę, wiecie, bo samym grzanie w piecu to nic nie da. Chciałbym, żeby w takich okazałościach te papaje przetrwały i w ogóle Grand Nine, który ledwo się odratował i wyjęty kochol. O, 3 listek dopiero w tym roku, to jest cienizna, to jest straszna cienizna. Czy tym piecykiem dogrzewać, gdzieś tutaj rurę wyprowadzę, nie wiem. Nawet nie wiem, którędy by ją tu puścić, tą rurę. Wszędzie są szyby podwójne. Trzeba będzie gdzieś tam u góry, może jakąś szybę wyjętą, jakąś inną szybę wstawić. No nic, żeby wiadomo, nie mogą być tu spaliny. Z pieca, bo to taki, wiecie, taka rakietka. Musiałby gdzieś tutaj z przodu zrobić taki wylot kominowy. Nie wiem, pomyślę. Zobaczę, jak kwitnie dalej welutinka. W społeczności pokazałem. Patrzcie. Tadam. Będzie ładny kwiacior. No, ale trzeba jeszcze poczekać z parę dni. Tak jak mówiłem już nieraz w jakimś tam filmie, że najpierw jest... Znaczy najpierw, objawą jest mały listek. Co ciekawe, ten listek, dobra, wyrwę go.
w tym egzemplarzu jest taki mikro listek, no i kawał bananioka rośnie. Za chwilę będzie kwitł ten z tyłu, przy ścianie. Tu też jest tą objawą, że robi się gruby. No i co ja mogę więcej powiedzieć dzisiaj? Ciemno! O! Patrzcie! Tu też kwitnie velutina. No wiadomo, tu są banany, tam są banany. Tam też w cieniu są banany. Także velutina to taki prosty banan dla mnie do uprawy. Tyle, że jest w szklarni. To dużo cieplej jest i może dlatego tak szybko sobie kwitnie. Dobra, to na tyle, proszę ja Was. Można powiedzieć, że film o dupie marynie, czyli o niczym. Ale coś zawsze nowego, nie? W ogródku naszym polskim, a nie tylko tuje. Dziękuję. Na razie. Czytała Krystyna Czubówna.